Jestem w auli na Wydziale Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na studiach podyplomowych Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności czasem mamy tutaj zajęcia. Najczęściej jednak wykłady i warsztaty odbywają się w mniejszej sali dydaktycznej, ale zdarza się i tak, że wychodzimy z budynku i uczymy się poza uczelnią. W tym roku zajęcia z przedmiotu aspekty technologiczne, towaroznawcze, projektowe i prawne produkcji żywności, a konkretnie z zakresu projektowania zakładów i linii produkcyjnych, odbyły się w showroomie firmy projektującej takie zakłady. Zajęcia prowadził kierownik działu projektów, pan Dominik Barzant. Zobacz, jak odbywały się zajęcia, a ja w międzyczasie opowiem, czego uczyli się słuchacze naszych studiów. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności ma swój początek w prawidłowym projekcie i wyposażeniu zakładów produkcyjnych. Dlatego nadrzędnym celem tego przedmiotu było wyjaśnienie zasad projektowania zakładów i linii technologicznych, aby spełnić unijne i krajowe wymagania prawne. Słuchacze naszych studiów uczyli się o układzie funkcjonalnym zakładów, strefach ryzyka i liniach technologicznych w ujęciu higienicznym. Mogli oglądać i testować różne urządzenia, poznać ich zalety oraz dowiedzieć się, jak zaprojektować różne linie technologiczne. Z dużym zainteresowaniem poznawali z bliska zasady działania wielu urządzeń, ich zalety i nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. Pan Dominik dzielił się swoją szeroką wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania zakładów. Wyjaśniał kolejność działań przy projektowaniu, począwszy od zebrania wywiadu, poprzez przedstawienie koncepcji graficznej układu pomieszczeń, łącznie z analizą dróg procesów technologicznych, a skończywszy na projekcie wykonawczym. Wyczerpująco omówił też część opisową i graficzną dobrego projektu technologicznego. Zajęcia wzbogacał praktycznymi przykładami. Podawał nie tylko prawidłowe rozwiązania projektowe, ale również i błędne realizacje oraz ich konsekwencje dla bezpieczeństwa żywności oraz działania zakładu. Prezentował też innowacyjne możliwości wybranych sprzętów i urządzeń. Popatrz, co widzieli słuchacze naszych studiów podczas zajęć w showroomie. Jednocześnie informuję, że część materiałów nagrałam podczas mojej studyjnej wizyty, w trakcie której omawiałam z panem Dominikiem zakres przedmiotu. A oprócz, nazwijmy to, doświadczalnej części zajęć, były też wykłady. Pan Dominik omawiał wymagania i wytyczne techniczno-technologiczne, wymagania terenowe i środowiskowe, zasady określania powierzchni, wyposażenia oraz warunków składowania surowców i produktów gotowych. Słuchacze dowiedzieli się również o zmienności funkcjonalno-przestrzennej zakładów i adaptacyjnych możliwościach istniejących struktur budowlanych. Uczyli się, jak prawidłowo zorganizować układ funkcjonalny zakładów, aby spełnić wymagania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i pozytywnie przejść przez audyt certyfikujący takich standardów jak BRC, IFS, ISO 9001, ISO 22000 oraz FSSC. I zobacz teraz wybrane fragmenty z zajęć. To jest warka do wymiany pojemników, garnków, które są bardzo zabrudzone i ona oprócz chemii to jeszcze bombarduje to takimi granulkami, które rozbijają wód. Idą granulki, które rozbijają z tych dysz bocznych. Ale one lecą. Są, co to jest chemia? To się nie, nie, to nie jest chemia. To jest zwykłe takie jest specjalne tworzywo i one potem wędrują do takiego kosza z powrotem. A tutaj mamy pokaz prawidłowego rozwiązania zmywalni naczyń stołowych w celu poprawnej organizacji pracy i zarządzania przestrzenią produkcyjną. Że ja sobie go mogę... O rany, piec ręcznie jedzie. Dwoma palcami sobie wyciągnąć. Nie, to taka konstrukcja, a piec to jest właśnie do pizzy napolitańskiej, który jest alternatywą do pieców opalanych drewnem. A ten czym jest opalany? To jest elektryczne i ma taką izolację, że moc jego jest stosunkowo niska, a temperaturę uzyskuje 500 stopni. I ma taką izolację, że jak go rozpalimy dzień wcześniej i wygasimy tego samego dnia, to następnego dnia rano przy zamkniętych drzwiczkach ma 150 stopni, więc izolacja jest konkretna. Wygląda tak w środku. Czas wypieku pizzy napolitańskiej to jest około 30 sekund.
serwisu. Na przykład, jeżeli chodzi o ciasto, to żeby utrzymywało właściwą temperaturę, to to jest mikser, który działa tak, że te ramiona imitują ruch ludzkich rąk, żeby nie zagrzewać ciasta. O tak pracują, co? Pan pokaże jeszcze raz. To jest kulkownica do ciasta, gdzie wsadzamy jedną większą masę ciasta, zamykamy sobie i dzieli na kęsy. Równiutkie kuleczki. To są... Ale do czego? Do pizzy? Czy do pieczywa, do wszystkiego. To są urządzenia, które jak gdyby eliminują błąd ludzki i czynnik ludzki. No dobrze, ale to ile tego ciasta się tutaj wkłada na raz? No to tutaj jest na ile kulek? Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 14 kulek. Dobrze, to na piekarnię to za mała wydajność. Nie, dlaczego? Takie kulki, jak wsadzimy większą ilość ciasta, czas robienia z kulek z tego, no to jest 12 sekund. A gdzie się ciasto wkłada? No tutaj, na to. Na to się całą masę. A, na całą masę i formuje. A jak zostaje po bokach? Nie, tak robi, że nie zostaje. Sprytna maszyna. Sprytna. Kupił piec, żeby prażyć robaki, które potem mielił na odżywki dla sportowców. Białko, czyste białko. Robaki jakie co? Karaczany? Nie. Czy pasikoniki? Nie, białe larwy. A, białe larwy, takie. Wchodziły ruszające, wychodziły już takie krupiące. Na żywo je tu traktował? Na zajęciach nie mogło zabraknąć dla wszystkich kawy, zaparzanej w profesjonalnym ekspresie i w wykonaniu pana Dominika. Dlatego atmosfera nauki była nietypowa, zaskakująca i niepowtarzalna. I powiem więcej. Każdy z naszych wykładowców wkłada do zajęć dużą część siebie, co czyni udział w naszych studiach bogatym doświadczeniem edukacyjno-zawodowym i integracyjnym też. Na koniec kilka słów podsumowania. Zapamiętaj te ważne informacje. Rekrutacja na nasze studia Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności odbywa się na jesieni. Pierwszy semestr naszych studiów zaczynamy zawsze w lutym. I tak wygląda zazwyczaj budynek naszego wydziału i kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w trakcie pierwszych zjazdów w lutym i w marcu. I również w miesiącach zimowych kończymy nasze studia, kiedy mamy obrony prac dyplomowych. Natomiast latem, jak widzisz, mamy wakacje, czasem nawet 3 miesiące, to jest w lipcu, sierpniu i we wrześniu. A drugi semestr nauki, po wakacjach, rozpoczynamy pod koniec września lub na początku października. Jeśli potrzebujesz zdobyć lub rozszerzyć swoją wiedzę o systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zostań naszym słuchaczem. Śledź informacje podane na stronie internetowej studiów i nie przegap rekrutacji. Zaczynamy zawsze w semestrze zimowym od lutego, ale rekrutacja trwa zawsze od jesieni. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję do zobaczenia w tej auli lub w sali dydaktycznej. Zapraszam!